Cześć, tym razem jesteśmy w Świebodzicach, przy jednym z najstarszych obiektów sakralnych w tym mieście, kościele świętej Anny. Zapraszam do krótkiej relacji z wizyty w tym miejscu, obejrzenia zdjęć i wysłuchania krótkiej historii na temat obiektu. Kościół Świętej Anny. Ruiny kościoła Świętej Anny znajdują się w Świebodzicach na terenie dzielnicy Pełcznica. W czasach średniowiecza była to osada Pełcznica. Z dokumentów wynika, iż świątynia stanowiła ważny punkt warowny osady, o czym świadczy jej konstrukcja. Pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z roku 1226, czyli z czasów rządów księcia Henryka I Brodatego. Z powodu braku dokumentów ciężko jest określić datę budowy. Niektóre źródła wskazują, że mogła powstać nawet w XII wieku. Częściej jednak datuje się ją na przełom XIV i XV wieku. Kościół był budowlą jednonawową, wzniesioną w stylu gotyckim z łamanego kamienia ze wstawkami z cegieł, z których utworzono wzorniki i zapewne sklepienia. Prezbiterium było zamknięte, wieloboczne i podobnie jak nawa wzmocnione licznymi przyporami. Co ciekawe, wschodnie zakończenie kościoła było asymetryczne. Być może na skutek błędów w planowaniu lub budowie. Pierwotnie było zwieńczone sklepieniami, o czym świadczyły liczne przypory wzmacniające ściany od zewnątrz. Od strony północnej do prezbiterium dostawiona była zakrystia. Niejasna i trudna do ustalenia jest też przyczyna doprowadzenia kościoła do ruiny. Według legendy budowla spłonęła od uderzenia pioruna i od tamtego czasu jest ruiną. Prawdą jest zapewne, że została spalona podczas wojny 30-letniej pomiędzy rokiem 1618 a 1648. Świdnicki historyk Efraim Laso twierdził w 1666 roku, że mimo zniszczenia kościół wciąż służył celom kultowym. Do niego wyruszały procesje z kościoła w Świebodzicach. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia.